Cześć! Właśnie jestem w trakcie edycji tego materiału i stwierdziłam, że przyda się kilka słów wstępu. Także, zanim zobaczycie, co znajduje się w mojej kolekcji, to musicie wiedzieć, że to nie jest cała moja kolekcja kosmetyków, ponieważ niektóre jeszcze rzeczy mam w domu i tak wiem, że to, co wam pokażę, dla niektórych osób będzie wręcz zbyt wiele, a dla niektórych za mało, bo tak zawsze jest przy tego typu filmach. Następnie, sama idea filmu zrodziła się, ponieważ naszło mnie na porządki i pod koniec również zobaczycie, ile rzeczy się pozbywam. Wiem, że to dla niektórych nie będzie zbyt wiele, ale dla mnie i tak to już jest dosyć taki duży krok, ponieważ ja mam tendencję do chomikowania rzeczy. Także mam nadzieję, że film wam się spodoba i obejrzycie go do końca. Życzę wam miłego oglądania. Tak wygląda moja kolekcja kosmetyków, miejsce, gdzie trzymam kosmetyki. Dla zainteresowanych lusterko jest z Ikei, pojemniki tak samo, a ten organizer mam z Biedronki. I pokazywanie zbiorów rozpocznę od pędzli, będę się kierowała od prawej strony do lewej. Mam dwa pojemniki z pędzlami. W jednym trzymam pędzle do oczu, natomiast w drugim pędzle do twarzy oraz oczywiście gąbki do makijażu. Jeżeli chodzi o pędzle do twarzy, to pokazuję wam trzech moich ulubieńców. Pędzel do konturowania z Real Techniques, który służy do takiego bardziej precyzyjnego konturowania. Następnie Multitasking Brush, również z Real Techniques. Wszystkie trzy są z Real Techniques. Ten różowy to jest taki pędzel, którym można wykonać cały makijaż. Natomiast ostatni jest to Contour Brush i jego używam do konturowania na co dzień. A z pędzli do oczu, to mam tutaj taki pędzel, którym utrwalam sobie puder i on również jest z Real Techniques, nazywa się Setting Brush. Następnie pędzel z AliExpress, który jest dosyć taki ścięty i nim na co dzień blenduję sobie cienie w załamaniu oraz taki, który służy mi do bardziej precyzyjnego blendowania, czyli 227 z Zoewy z włosia naturalnego. No i moja ulubiona gąbka to ta z HM-u, trzymam jeszcze tę z Real Techniques, ale muszę się jej pozbyć, ponieważ jest zwyczajnie słaba. Teraz przejdę do części głównej, czyli pokazaniu wam kosmetyków. Trzymam je w takim organizerze, gdzie mogę zmieścić 12 pomadek i w sumie on mi wystarcza, aby zmieścić też kosmetyki, które używam na co dzień, po które sięgam na co dzień. Ich liczba zmienia się od tego, jaka jest pora roku i znajdują się tutaj dwie bazy. Pierwsza z nich jest to Essence, ona pochodzi z limitowanki matki kolor broskiniowy, teraz używam jej na co dzień, a drugą jest ta z L'Oreala Lumi Magic i ją próbuję wykończyć, już mi niewiele jej zostało. Mam również trzy podkłady. Pierwszy z nich jest to Rimmel Lasting Finish i ten podkład muszę skończyć, ale jak zobaczycie w porównaniu do reszty, on jest dosyć ciemny. L'Oreal True Match w odcieniu N1 oraz Revlon Colorstay w odcieniu 150 Buff, który teraz używam na co dzień, ponieważ jest on najbardziej długotrwały z tych wszystkich trzech podkładów. Nigdzie mi się nie waży i wiem, że jest dosyć ciężkawy, ale nałożony lekką warstwą wygląda bardzo ładnie. Posiadam dwa korektory. Pierwszy z nich jest to ten z MAC-a w odcieniu NC15. Jest to seria Pro Longwear, jest to mój ulubiony korektor i wiem, że jak się skończy, to go kupię ponownie. Natomiast drugi korektor jest to L'Oreal True Match w odcieniu 1. Używam go w sumie wtedy, kiedy idę na uczelnię. On w przeciwieństwie do podkładu ma mniejsze krycie, jest bardziej taki rozświetlający i ta jedynka jest bardzo jasna oraz żółta, wręcz taka trochę ziemista bym powiedziała, no ale mi się sprawdza. Z pudrów chcę wam pokazać dwa pudry, Vibo Fixing Powder, od którego teraz tak trochę odeszłam, oraz puder ryżowy z Ekocery, który uwielbiam, myślę, że jest fantastyczny. Minusem tego mojego opakowania jest to, że dosyć mocno produkt się pyli, ponieważ nie ma tej solniczki, tak jak w przypadku tego pudru z Vibo, ale oba są naprawdę w porządku i są w przystępnej cenie.
Chociaż myślę, że ten z ekocery będzie lepszy na lato. Z rzeczy do brwi mam cień z Golden Rose w odcieniu 104 oraz pasującą kredkę w odcieniu 302 i na co dzień używam tej kredki, ponieważ jakoś szybciej mi się po prostu uzupełnia brwi kredką niż tym cieniem. Cień jest naprawdę fajny, dobrze się go rozprowadza i zawsze brwi utrwalam żelem z Essence w odcieniu 02 i jest to seria Make Me Brow, czyli produkt bardzo podobny do tego z Benefitu. Następnie dwie bazy pod cienie, tak naprawdę są to Color Tattoo, które trzymam na co dzień. Pierwszy z nich jest to odcień Pink Gold, on jest niestety niedostępny w Polsce, chyba że gdzieś go możecie znaleźć na stronach internetowych. Fajny kolor, ale momentami robi prześwity, a drugi jest to już matowy cień, Crème de Nude. Jego używam jako bazy pod cienie, jednak on jest dla mnie za żółty i według mnie on robi lekkie prześwity. Następnie chciałabym Wam pokazać kredki do oczu. Mam dwie beżowe, jedną uwielbiam. Jest to ta z NYXa, Wonder Pencil w odcieniu Light albo nawet Fair. Druga to kredka z My Secret i za nią nie przepadam, ponieważ według mnie ona kłuje mnie w oczy, ponieważ są dosyć wrażliwe. I czarna kredka z L'Oreala, którą zazwyczaj zagęszczam sobie górną linię rzęs. Mam dwa eyelinery. Pierwszy z nich jest to Eveline Celebrities, czarny eyeliner, którym bardzo łatwo zrobić sobie kreskę, jaskółkę albo też poprowadzić go wzdłuż linii rzęs, ale trzeba nim dobrze wstrząsnąć. I drugi, którego już prawie się pozbyłam, już go nie ma, jest to turkusowy eyeliner z Lovely. Dwie maskary. Obie mają silikonowe szczoteczki, jak zaraz zobaczycie. Pierwsza z nich jest to 17 Falsify. AG jest to mój ulubiony tusz do rzęs, chociaż wiem, że nie każdemu się spodoba, na przykład mojej koleżance tak średnio, przypadł do gustu, tak zapyta się, gdzie jest ten efekt, który ta maskara daje u ciebie, u mnie tego tak nie widać. A druga maskara jest to Essence I Love Extreme Crazy Volume. Tusz tej maskary nabiera dosyć dużo produktu na szczoteczkę, dlatego też trzeba ją wytrzeć o chusteczkę, chyba że Wam to nie przeszkadza, ale ja lubię używać połączenia obu. Następnie pokażę Wam dwie paletki cieni, chociaż na co dzień tak średnio maluję się cieniami, ale jeżeli już to robię, to używam tych dwóch paletek oraz jedną, którą Wam pokażę jeszcze za chwilę. Paletka ze Slika A New Day, jest to nowa stosunkowo paleta, tak trzeba trochę wytrzeć, bo się trochę pokurzyło. Oraz paletka... i pokazuję Wam tutaj moje ulubione kolory. Pierwszy z nich jest taka brzoskwinia, ciepła pomarańcza oraz zgaszony fiolet. Ten fiolet bardzo ładnie wygląda. Oraz paletka z Wet n Wild, jest to taki klasyk o nazwie Walking on Eggshells, ale tak średnio mi ta paletka przypadła do gustu. Następnie produkty do modelowania twarzy i tutaj znajdują się rozświetlacz z My Secret Face Illuminator. Bardzo lubię ten rozświetlacz, jest taki ciepły, beżowy. Puder do konturowania z Hean, który jest odpowiednikiem, jeżeli można to nazwać, bratem pudru z Kobo w odcieniu Sahara Sand oraz takie duo z Collection o nazwie Contour Kit, gdzie znajduje się brązy, który jest bardzo ciepły oraz rozświetlacz, który jest taki neutralny i w sumie to jego używam na co dzień. Kolejną rzeczą są produkty do ust i tutaj to podzieliłam na konturówki. Tak, większość z Was pewnie powie, że te konturówki są takie same, ale nie, one zawsze czymś się różnią. I tutaj ja zazwyczaj na ustach mam takie kolory, które wpadają w odcień mauve, czyli taki zgaszony fioletowy róż. I tutaj znajdziecie grubą na przykład kredkę z Golden Rose, konturówki z NYXa, mam jedną czerwoną, o tutaj się tak wybiła w środeczku. Oraz konturówki ze Smart Girls Get More oraz ta jedna ostatnia po prawej stronie jest to konturówka z Jordany w odcieniu Tony. Następnie pomadki, to tak, mam dwie pomadki matowe, jedna jest to Bourjois Róż Edition Velvet w odcieniu Nudist oraz piękna czerwień ze Slika, czyli Rioja Red, którą mogłyście zobaczyć w jednym z filmów, ale nie noszę jej zbyt często i żałuję, bo powinnam, bo ładnie w niej wyglądam. I kolejne rzeczy to pomadki. Pomadki również są utrzymane w takiej tonacji
zgaszonego różu, takiego jeszcze trochę przełamanego brązem. Mam tutaj pomadki z Wet n Wild, z Revlonu, z Essence i ogólnie w tym organizerze to trzymam takie pomadki, których używam daną porą roku, a resztę trzymam w zapasach. I mam tutaj jeszcze jedną pomadkę, którą kupiłam sobie na 5000 subskrybentów i jest to Wear z MAC-a, wykończenie matowe. Wcześniej była dostępna tylko i wyłącznie konturówka, a teraz zrobili pomadkę i fajnie. Uważam, że lepiej dopłacić jest 15 zł i cieszyć się większą ilością produktu, którego przede wszystkim nie trzeba temperować. Po lewej stronie na parapecie trzymam rzeczy, które określam jako high-end, czyli rzeczy takie droższe. I nie mam ich gdzie trzymać, mam tutaj dwa spraye ze Skindinavii, jeden już się skończył. Później mam kępki z Aldelson, to 318. Paletka z Urban Decay jest to moja trzecia paletka, której używam na co dzień. No i już powinnam się powoli pozbyć, ale mam jednak taki sentyment, ponieważ jest to pierwsza moja taka droga paleta. Następnie maski z kolagenem oraz paleta do konturowania ze Smashboxa. A na samym spodzie trzymam taką paletę z różami. To był taki zestaw z Benefitu. A w środku tej palety znajdują się róże, na przykład Dandelion, Rocatour, Sugar Bomb, Coralista oraz bronzer Hoola, miniaturka maskary Day Real oraz Push Up Liner i kremowy rozświetlacz WhatsApp. Go jeszcze nie używałam, bo chcę znaleźć taki rozświetlacz, który byłby do niego podobny. Na samym końcu chcę wam pokazać te rzeczy, których się pozbywam. Tutaj znalazły się te kosmetyki, które albo mi się nie sprawdziły, albo trzymałam gdzieś po kątach i nie chciałam się ich pozbyć. I jak widzicie, jakieś stare tusze duże tutaj się znajdują, krem skończony, chociaż to opakowanie chyba sobie zostawię, bo może mi się przydać. Stara baza z Elfa, na przykład Karmes, którego nie używam, stary klej duo, który już wygląda dosyć słabo, pierwsza edycja tych lakierów z Vivo, które są okropne i wiele, wiele więcej. I to by było na tyle, dajcie mi znać w komentarzach, czy macie chociaż część z tych kosmetyków, czy ich używałyście, czy też nie. Jeżeli film wam się spodobał, to oczywiście proszę kliknięcie kciuka do góry, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!